I pilnujemy Polski, pilnujemy również czasu. W tej chwili na zegarze godzina 8:50 i dlatego najwyższa pora, żeby udać się na wycieczkę do Niemiec, jak w każdą środę. Jan Bogatko przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, Polski trzeba pilnować. Na razie niemieckie media pilnują tego, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął w kwestii polskich ustaw sądowych. To jest oczywiście temat powszechny w niemieckich mediach, radio, prasa, telewizja i mam ochotę przeprowadzić quiz, proszę państwa, czy niemieckie media są bardzo za orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy też może go krytykują? Czy jest jakaś sugestia może? Przede wszystkim, czy w ogóle cokolwiek rozumieją z tego wyroku Trybunału TSUE, czy też nie? Wydaje mi się, że one tego nie muszą rozumieć, dlatego że machina informacyjna przebiega według bardzo określonej zasady. Jeżeli temat jest, należy to poprzeć, no to oczywiście jest to popierane powszechnie, natomiast jeżeli temat jest, należy to skrytykować, to jest to starannie i przez wszystkie media, prawie tym samym głosem. Tam różnice dotyczą kropek i przecinków w tych tekstach. DPA nadaje ton, czy też inna agencja i to jest przejmowane, uzupełniane, podkreślane, ewentualnie wypuszczane lub drukowane kursywą w mediach drukowanych lub powtarzane z akcentem na coś konkretnego w radio i w telewizji. A więc na przykład Süddeutsche Zeitung, to jest monachijski lewicowy dziennik. No jeszcze raz podkreślam i to będę podkreślał zawsze, w Niemczech wszystkie dzienniki są lewicowe, jedne bardziej, drugie mniej, ale nie ma innych dzienników. To wszystko odpowiada sztampie liberalnej demokracji. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, pisze Die Welt, Luksemburgu znowu podjął wyrok, który sprzeciwia się polityce rządu polskiego wobec wymiaru sprawiedliwości. No oczywiście ten sam tytuł jest, czy podtytuł jest bardzo mylący, bo przecież rząd polski nie jest w stanie wpływać na politykę sprawiedliwości w sensie nominacji sędziowskich. To jest niemożliwe, dlatego że stoi na przeszkodzie tutaj, a może by chciał, ale temu stoi na przeszkodzie konstytucja, której tak bardzo przecież do niedawna broniła cała nowoczesna, liberalna lewica w Polsce. Teraz jakoś z tego, co widzę, zauważyłem, że tych koszulek z napisem konstytucja mniej, jeżeli na tę konstytucję powołuje się na przykład rząd, no to wtedy nie wolno się na nią powoływać, bo to jest coś bardzo niewłaściwego. Die Welt podaje również, że Trybunał Sprawiedliwości podjął decyzję, która uderza w reformy, które stają się wątpliwe i w konsekwencji wątpliwa będzie również nominacja wielu sędziów podejmowana przez Krajową Radę Sądowniczą, skoro uważa ten sąd, że ta Krajowa Rada Sądownictwa jest po prostu organem rządowym, a nie organem wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście, że przeciętny Hans i przeciętna Gretchen z tego też kompletnie nic nie rozumieją, dlaczego, co i jak, i odpowiadają na pytania, a co to jest w związku z tym, no jeżeli się Polakom nie podoba, to niech sobie wystąpią z Unii Europejskiej. No tak można oczywiście hałasować, a później będzie płacz dokładnie taki sam, jak w sytuacji, kiedy Wielka Brytania postanowiła opuścić ten klub i to w przypadku opuszczenia przez Polskę, co oczywiście na co się nie zanosi, ale w takim kierunku idzie rozumowanie, to w końcu uderzenie w niemiecką gospodarkę byłoby bardzo dużo, no bo to w końcu nie tylko Lidl i Aldi, tylko też Polska jest jednym z największych partnerów w handlu z Niemcami i tego typu ograniczenia, które by wyniknęły w takiej
zakładam to, zupełnie abstrakcyjnej sytuacji byłyby bardzo odurzające. No w każdym razie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uderzył tutaj w bęben, bije w tarabany i domaga się od rządu polskiego, żeby cokolwiek w tym kierunku przedsięwziął. No rząd nie może tu nic przedsięwziąć, dlatego że on nie podejmuje decyzji w sprawie nominacji sędziów, tylko właśnie Krajowa Rada Sądownictwa. Zobaczymy, co oni tutaj wymyślą. No w każdym razie na podstawie tego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Naczelny Sąd Administracyjny będzie mógł zbadać teraz skargi 5 sędziów, którzy nie zachowali się lojalnie wobec rządu, jak pisze Die Welt, przy czym nie podaje, na czym ta nielojalność miała polegać i nie mówi dlaczego. To jest też wszystko bardzo, bardzo, bardzo mgliste. Dalej pisze się o tym, że Unia Europejska i prawo Unii Europejskiej zabrania wprowadzanie poprawek i ustaw i noweli prawnych, które mogłyby prowadzić do tego, że sędziowie straciliby niezależność i nie byliby bezpartyjnymi. No chyba, że należą oczywiście do Towarzystwa Justycja. Oni wtedy nie są partyjni, oni są bezpartyjni, są bardzo progresywni i bardzo dbają o wymiar sprawiedliwości. Ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości będzie chyba należał do całej grupy, dość dużej zresztą, bubli prawnych, które były przez ten Trybunał podejmowane. Często tam zapadały różne bardzo, bardzo dziwne decyzje wobec Polski, w zasadzie tylko wobec Polski i uderzające w nią, bo jeżeli chodzi o inne państwa, to było niemożliwe. Tego typu instytucja jak Krajowa Rada Sądownictwa istnieje w wielu krajach. Już o tym, jak nominowani są sędziowie w Niemczech, na przykład mówiłem też o tym, jak to wygląda w Unii Europejskiej, więc w zasadzie temat ten nie jest nowy. Można by powiedzieć, że już był odfajkowany wiele razy. A więc to jest kolejny taki psztyczek pod adresem Warszawy i on będzie kontynuowany tak długo, jak długo ta koalicja, czyli Zjednoczona Prawica, będzie u władzy, dlatego że jej celem jest zdyskredytowanie tego rządu i niech to kosztuje ile chce. To nie ma żadnego znaczenia. Powiedział Jan Bogatko. Popatrzę na zaczytałem się w kurs, słuchając pana redaktora, otworzyłem kurier na trzeciej stronie, żeby zobaczyć, jaki felieton w najnowszym numerze napisał pan redaktor. Wojna o prawdę. Opis tego, co powiedział prezydent Niemiec. Steinmeier przyznaje zasadność roszczenia w zakresie reparacji wojennych od Niemiec. Uczynił to omyłkowo, ale w historii nie takie rzeczy się zdarzały. Gorbaczow na przykład obalił komunizm, chcąc go ratować. Warto zajrzeć do Kuriera Wnet, warto słuchać Jana Bogatki, warto słuchać Poranka Wnet, warto słuchać Radia Wnet, czyli żyć w ogóle warto. Nespa, panie redaktorze? Tak jest, dokładnie. Dokładnie w tym kierunku, ale jeszcze wracając do Steinmeiera, może na sekundę, jeżeli jest 5 sekund czasu. Rzeczywiście to jego stwierdzenie, że rura numer 2 to jest forma odszkodowania dla Związku Sowieckiego za straty ludnościowe w czasie II wojny światowej, która jest zresztą oparta na fałszywych przesłankach, bo to nie byli Rosjanie, w większości ludzie, którzy polegli w wyniku II wojny światowej na terenie Związku Sowieckiego, to byli, ja wymieniam to w tej kolejności, przede wszystkim Polacy, dlatego że uderzenie niemieckie poszło na Związek
sowieckiej przez okupowane ziemie wschodniej Polski, następnie Białorusini, Ukraińcy i dopiero na końcu Rosjanie. Przecież jak spojrzymy na mapę działań wojennych, to te działania wojenne w czasie II wojny światowej na terenie Rosji zajmują stosunkowo niewielki obszar w porównaniu z tym poprzednim. O tym oczywiście nie zapomniał Steinmeier, on to dobrze wiedział, o tym wie każdy niemiecki polityk, ale tak wypada mówić. Wypada, a to coś oznacza. Co oznacza, to byłby temat na zupełnie inny felieton. I mam nadzieję, że do tego felietonu kiedyś dojdzie. Jan Bogatko, miłego dnia. Życzymy panie redaktorze i państwu również. Zachęcamy też do słuchania Radia Wnet. Po wiadomościach Jaśminy Nowak będzie Studio Lwów. Artur Żak poprowadzi nas przez 20 minut i opowie o tym, co dzieje się we Lwowie, a potem zwiedzamy kościoły, a dzisiaj kościoły Libanu. Ela Ruman i Kazimierz Gajowy. Przemoc po poranku, Solidarność, a potem co się wydarzy, tego nikt nie wie. Aleksander Zalewski zrealizował dzisiejszy poranek. Krzysztof Skowroński, jeszcze się usłyszymy w solidarnościowej akcji radiowej, która trwa.